Witajcie kochani, moi drodzy najwspanialsi na świecie. Zobaczcie, jakie nam słoneczko dzisiaj świeci. I chciałam wam powiedzieć, że takie spoglądanie na takie słońce, które jeszcze jesienią obdarza nas tą łaską, że świeci, będziecie aktywować nadal świetnie swój układ odpornościowy, a teraz tego będzie nam bardzo, bardzo, bardzo potrzeba. Ja gorąco w to wierzę, że zrozumieć zdrowie przyniosło wam oczekiwaną ilość wiedzy, ale także motywacji i inspiracji do gromadzenia odporności w czasie miesięcy letnich. W tej pięknej aurze jesiennego, ale jeszcze lata, no bo jak świeci słońce, to dla nas jest lato. Ono przede wszystkim ma świecić w naszym sercu, w naszych narządach wewnętrznych, które tak bardzo bym pragnęła, żeby były wszystkie zdrowe i żebyście się cieszyli z świetnym zdrowiem, świetną odpornością. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z pierwiastków życia, o jednym z najważniejszych pierwiastków, a mianowicie o jodzie. Dlaczego wybrałyśmy dzisiaj ten temat? Ponieważ piszecie i pytacie się. Żyjemy w takich trudnych czasach, wiemy doskonale, co może się wydarzyć na arenie międzynarodowej. Jest bardzo dużo lęku, dużo stresu. Jesteśmy bezustannie czymś straszeni. Jak nie jeden pomysł na stracha, to drugi. A tak naprawdę to Bóg wie, co jest dla nas najlepsze i powinniśmy się w tej chwili skoncentrować nie na strachach i lękach, które będą zdecydowanie w sposób okrutny obniżały naszą odporność, tylko powinniśmy się skoncentrować na budowaniu odporności poprzez wyciszenie, poprzez równowagę i poprzez homeostazę, o której mówiła tak wiele święta Hildegarda z Bingen. Jeszcze raz wam przypomnę, lekarka, benedyktynka, mniszka, a my tutaj właśnie na terenie innego zgromadzenia zakonnego, ale ich ogrody i wypielęgnowanie roślinności, która nas otacza, myślę, że to jest najlepszy moment na udostępnienie, podzielenie się wiedzą odnośnie jodu. Opowiadaliśmy sobie o różnych pierwiastkach, o różnych minerałach, o właściwych poziomach potasu, magnezu, cynku, selenu, żelaza, wapnia. Mówiłam, jak groźne są niedobory tych pierwiastków. Wspominałam w tym samym czasie o zawartości jodu i konieczności dbania o ten właściwy poziom jodu, ale w obecnej chwili myślę, że skoro pytacie, to znaczy, że tej wiedzy było za mało i może ona była taka niewystarczająco dobitnie podana, tak dokładnie, żebyście po prostu mieli z tego użyteczność, bo zrozumieć zdrowie to nie jest profil sztuka dla sztuki, bo my nie mamy co robić, tylko tutaj mamy wartość użyteczną. My poświęcamy czas i doświadczenie dla dobra ludzi, dla zdrowia ludzkiego, dla miłości do człowieka, a wy poświęcacie swój czas, żeby zapoznać się z tą wiedzą, przyjąć ją do serca, do waszych umysłów i zastosować, bo staram się nie używać zbyt dużej ilości terminologii bardzo skomplikowanej, tylko mówić prostym językiem, czyli językiem użyteczności. 150 lat temu jod mieliśmy w ogromnej obfitości w naszym jedzeniu, na przykład w chlebie. Wyobraźcie sobie, w chlebie, w jednej kromce chleba była praktycznie pełna zawartość jodu, który powinien być, który jest nam bardzo potrzebny, bo to pierwiastek odporności, bo to świetny antyutleniacz, czyli likwiduje nam wszystkie stany zapalne. Tak, właśnie jod, bo o nim dzisiaj będziemy mówić. Dlaczego w takim razie ludzie tak bardzo ciężko chorują? O tym wam dzisiaj opowiem.
Dlatego zostańcie z nami do końca tego odcinka, bo wydaje mi się, że ta wiedza, którą dzisiaj przekażę, będzie bardzo wartościowa i postaram się, żeby była pełniejsza. Aczkolwiek, jeżeli będziecie czuli nadal niedosyt wiedzy o jodzie, bardzo proszę napisać i będziemy przecież dla Was udostępniać kolejne porcje wiedzy. Jod jest pierwiastkiem siódmej grupy okresowej układu Mendelejewa, tablicy Mendelejewa. To są tak zwane manganowce. Pierwszy jako najbardziej aktywny jest fluor, potem jest brom, chlor, jod i AT, czyli antymon. To jest pierwiastek promieniotwórczy. Czyli jod generalnie z tych wszystkich pierwiastków jest takim jednym z najsłabszych, bo tam na dole umieszczonym. Ale to co to dla nas oznacza? To oznacza, że on jest wypierany przez bardzo toksyczny fluor, bardzo toksyczny brom i bardzo toksyczny chlor. I te pierwiastki właśnie zamiast jodu zostały, że tak powiem, zaproszone do naszego życia, wbrew naszej woli. Nie chciałabym tutaj nikogo osądzać. Sami Państwo zadecydujecie, dlaczego. Możecie sobie odpowiedzieć na te pytania, dlaczego tak jest. Dlaczego zamiast drogocennego jodu mamy dodawane trucizny i jeszcze w dodatku są publikowane prace w dość takich znanych czasopismach medycznych. Nie wiem, czy za tym stoją pieniądze, czy jakiś niedobór wiedzy. Fakt jest jeden. Ludzie, pomimo tak ogromnego rozwoju medycyny, badań, bardzo ciężko chorują. Nie możemy w tej chwili, dzisiaj, na naszym spotkaniu powiedzieć, że to wszystko przez niedobór jodu. Po części tak. Ale zacznijmy od początku. Tak jak zawsze Wam przypominam, od prawidłowej pracy przewodu pokarmowego, czyli czystość i prawidłowa praca naszego żołądka, który, jeszcze raz przypomnę, jest tej wielkości i nie jest śmietnikiem, tylko naszym żołądkiem, powinien mieć środowisko bardzo kwaśne. Dlatego rekomenduję Wam dokwaszanie żołądka poprzez picie naturalnych octów warzywnych, owocowych, na przykład z jabłek, prawda? Ocet jabłkowy, ale też ocet pigwowy, winogronowy, może być wrotyczowy, nawłociowy, krwawnikowy. Naprawdę praktycznie fermentacji możemy poddać większość warzyw, większość owoców i większość ziół, które daje nam szczodra natura. Więc żołądek musi nam zacząć trawić, a jelita powinny być uporządkowane. Ludzkie jelita, ponad 8 metrów jelit, które powinny mieć kosmki jelitowe, które mają za zadanie utrzymać homeostazę w organizmie. Lekko alkaliczne środowisko jelita cienkiego i tam nasz mikrobiom jelitowy i lekko kwaśne środowisko jelita grubego i tam również odpowiednie szczepy naszego mikrobiomu jelitowego. Czyli wszystko powinno funkcjonować w homeostazie. Wróćmy do jodu. Jakie on ma przełożenie na pracę tych wszystkich naszych narządów? Dlaczego zaczęłam od przewodu pokarmowego? Kochani, bo ten jod powinien być jodem nieorganicznym, a nam podają jod albo organiczny, albo, co nie daj Boże, takiego słowa tutaj użyję, jod radioaktywny. I potem mówi się ludziom, że mają na jod uczulenie. Obniża się poziomy jodu, właściwe zalecane poziomy jodu i ludzie chorują. A dlatego zaczęłam od przewodu pokarmowego, bo jeżeli tam zabraknie w przewodzie pokarmowym homeostazy, równowagi, to będziemy chorować i nie będziemy w ogóle przyswajać tego jodu.
tak, potem powiem, że możemy również podać jod transdermalnie, czyli przez skórę. Za chwileczkę do tego dojdziemy. Po kolei. Generalnie jest ustalona taka dawka od 100 do 200 mikrogramów jodu na dobę. Ale tak jak powiedziałam, do jedzenia, zwłaszcza tego przetworzonego jedzenia, które może jest dla nas tak naprawdę największym niebezpieczeństwem. I to tego jedzenia pełnego niewłaściwych tłuszczy, pełnego węglowodanów, pełnego toksyn i metali ciężkich. Skąd metale ciężkie? Zadajecie mi takie pytania? Z powietrza, kochani, z powietrza. I to pytanie, które zadaliście, żeby jeszcze raz pełniej opowiedzieć o jodzie, właśnie z tego wynika. Dlatego, że możemy się spodziewać różnego rodzaju wybuchów, ujmijmy to tak oględnie, które na pewno nie będą korzystne dla naszego zdrowia. Tak jak niekorzystną żywność reklamują nam, aby taką właśnie żywnością się odżywiać, to nie ma nic wspólnego, dlatego zamykam cudzysłów. Tutaj przyniosłyśmy z Mają koszyk obfitości jesiennej. Nazbierałyśmy po drodze w czasie spaceru wczorajszego na Włoci, krwawnika, jeszcze odrobina wrotyczu, taka ładna gałązka i jeszcze mamy tutaj dziurawiec. On już wygląda na lekko wysuszony, ale nadal taki dziurawiec zebrany w rejonach ekologicznych spełnia swoje funkcje. Zajrzyjcie do naszego spotkania o dziurawcu. Warzywa i owoce, te zdrowe, które będą o nas dbały. Więc to na pewno jest żywność, która leczy, a nie żywność, która kaleczy. Taka, która leczy, nie wymaga reklamy. Ja absolutnie Wam tutaj niczego nie sprzedaję. Daję Wam tylko informacje, bo to jest nasz koszyk obfitości. Nie mogłyśmy zabrać tego w zbyt większych ilościach, ale żeby Wam pokazać, że to jest taka prawdziwa żywność, prawdziwe nasze jedzenie, które będzie odżywiało nasze komórki. No i oczywiście spokój, słońce, ruch na świeżym powietrzu, homeostaza w organizmie, jod. Wracamy do tego pierwiastka, ponieważ pytacie się, czy ten jod trzeba już suplementować. Kochani, nie da się zrobić czegoś takiego, że jednego dnia zrobimy wszystko, czego nie robiliśmy przez lata. Dlatego uważam, że tak jak my narzucamy sobie dyscyplinę spotykania się z Wami codziennie, udostępniania wiedzy o zdrowiu, czyli stosujemy dobrą, prawdziwą, naturalną profilaktykę. Tak my powinniśmy tą profilaktykę wdrożyć w życie, a pewne rzeczy, które nam szkodzą, które obciążają, powinniśmy wyeliminować. Żeby tak się zadziało, powinniśmy mieć wiedzę. No i właśnie teraz dzielimy się tą wiedzą. Oczywiście wszyscy wiemy, że jod jest konieczny do pracy tarczycy. A ja Wam powiem, że do pracy wszystkich naszych narządów wewnętrznych, wszystkich komórek i niestety tego jodu nie da się potraktować oddzielnie. Nie będę teraz wymieniała po raz kolejny wszystkich witamin, wszystkich mikroelementów, które są potrzebne. Nie będę już nic mówiła na temat przenikania i wymiany między błoną, ścianą komórkową, napięcia, bo to już było mówione. Zajrzyjcie do naszych spotkań. Natomiast powiem, że jod współpracuje o tak, nierozerwalnie z witaminą D, a receptor na witaminę D mamy na każdej naszej żywej komórce i nie możemy witaminy D oddzielić od witaminy K2, zwłaszcza K2 MK7, która prowadzi
wytycza szlak dostępności dla witaminy D do receptora na każdej żywej komórce. I teraz ta witamina D właśnie tam ma się znaleźć i, że tak powiem, uruchomić szlak prawidłowy metaboliczny. Czyli nasz jod, o którym rozmawiamy, nigdy nie będzie dobrze pracował dla naszego zdrowia i nie utrzyma się we właściwej proporcji, jeżeli nie zadbamy o witaminę D3 i K2, MK7. Ale również muszą być witaminy z grupy B, które w większości powinny być syntetyzowane przez mikrobiom jelitowy w naszych cudownych, czyściutkich jelitach, bez stanów zapalnych i z pełnym spektrum mikrobiomu jelitowego. Wówczas te nasze bakterie będą dla nas produkowały niezbędne dawki witaminy z grupy B, a mamy ich powielokroć. Tego nam jest potrzeba do prawidłowego funkcjonowania całego naszego organizmu i budowania odporności. I taką kropką nad I jest witamina C. Naturalna witamina C. Jeszcze raz Wam to powtarzam i będę powtarzała cały czas. Nie z jakichś dziwnych rzeczy pozyskiwana, nie syntetyczna, bo każdą witaminę możemy sobie podrobić. Mówię Wam to jako farmaceutka, ale odnoszę to do naturopatii. Ja stałam przy produkcji tych witamin, kochani. Na farmacji musisz odbyć staż w fabrykach farmaceutycznych i widzisz, jak powstaje witamina z grupy B. Jest taki smród, że nos urywa. Powiedziałam, że nigdy tego nie wezmę. No po prostu nie ma takiej opcji. Tak samo i witaminę C możemy sobie wytworzyć. Wchodzicie i od puli cenowej 2 zł, czy tam 3 zł, nie wiem, nie orientuję się, nie chodzę do apteki, to możemy, nie wiem, skończyć na kilkuset złotych. No więc im bardziej będzie ona naturalna, tym dla nas lepsza. I o tej witaminie C powielokroć już Wam mówiłam. Do produkcji, do zatrzymania jodu jako strażnika potrzebujemy tego kompleksu. Nie da się inaczej. Tam bardzo ważne jest jeszcze odżywianie z eliminacją produktów przetworzonych, tak jak Wam powiedziałam, z eliminacją cukrów, żeby ustawić nam indeks poziom insuliny na właściwym poziom insuliny musi być konstans, czyli nie możemy doprowadzać do insulinooporności, czyli musimy dbać o ten czynnik insulinowy. Więc dlatego często mówię o indeksie glikemicznym i to wszystko, kochani, jest połączone. To nie jest tak, że dajemy sobie jod i leżymy. O, znowu mikrofon, ale to spoko, szybko go. No, no jestem taka, gestykuluję często, dobra, ale po prostu chcę do Was trafić. A poza tym wchodzę, że tak powiem, w buty osób, które nas słuchają i potrzebują tej wiedzy, no bo mają różne problemy wielonarządowe. Potem przychodzicie do mnie do gabinetu i rozwiązujemy. No już wtedy w sposób indywidualny, ale dzisiaj ogólnie o jodzie. No więc może teraz taka mała historia, skąd w ogóle pochodzi nazwa jod. Jod, nazwa pochodzi od joides, czyli fioletowy, bo jak robi się na przykład na farmacji stosowanej, na recepturze tak zwanej, jako farmaceutka wykonywałam płyn Lugola, czyli jod, roztwór jodu w jodku potasu, to się rozpuszcza jodek potasu, a potem odważa się skrupulatnie na takiej bardzo dokładnej wadze jod i on musi być bardzo szybko odważony, dlatego że on paruje, on po prostu się rozprzestrzenia i później na papierku zostaje taki fioletowy jakby pył, osad. Jest to pierwiastek lotny i trzeba go umieścić właśnie w jodku potasu, rozpuścić w odpowiedniej ilości wody, no i później taki płyn Lugola, czyli roztwór wodny jodu w jodku potasu, jest potrzebny dla naszej tarczycy.
No i teraz dwa słowa o tej tarczycy, bo o tarczycy, o Hashimoto, o chorobie Grace Bassettowa już opowiadaliśmy, bo to jest w tej chwili niesamowicie częsta przypadłość, nie tylko u kobiet, ale już u małych dzieci ta tarczyca jako narząd informacyjny pokazuje nam, że coś w naszym organizmie jest nie tak. Wyobraźcie sobie, że przez tarczycę, przez naszą tarczycę w ciągu godziny trzykrotnie przepływa cała nasza krew. To, co mamy w esencji krwi, tak dużo o tym, żeśmy rozmawiali, tak później wygląda praca tej tarczycy. Więc to jest po prostu niesamowita moc przerobowa tego narządu dokrewnego, który jest stymulowany przez mózg. A teraz mózg jest w osi jelita mózg. Jelita to jest nasz drugi mózg, dlatego zaczęłam od jelit, bo to, co się dzieje w waszej głowie, jest absolutnie odzwierciedleniem tego, co dzieje się w jelitach. Jeżeli tu są stany zapalne, tu będą stany zapalne. I potem te hormony nie za bardzo wiedzą, jakie przekazywać informacje. I od naszych jelit powstaje tak zwana autoagresja. Przeciwciała są wytwarzane przeciwko własnej tarczycy. Oczywiście są sytuacje, w tej chwili nie będziemy wchodzić w chorobę Hashimoto i Grace-Bassettowa, ale są sytuacje, że musimy wzmocnić terapię sztucznymi hormonami, prawda? Jeżeli sytuacja chorobowa zaszła aż tak daleko, że potrzebne jest wsparcie hormonalne, to ja absolutnie nie wchodzę w ten temat, bo zrozumieć zdrowie to jest nasz tutaj rodzinny, że tak powiem, od serca profil prowadzony z miłością do człowieka, żeby wytłumaczyć, żeby się podzielić, ale nie żeby leczyć. Od leczenia są lekarze, są badania profilaktyczne, do czego zawsze bardzo zachęcam. Bardzo zachęcam i do prawidłowej interpretacji tych badań. Ja jeszcze dodatkowo przez wiele, wiele lat mojego życia uczyłam się diagnostyki z języka i przeprowadzam troszkę inną diagnostykę moich pacjentów, które jakieś owady fruwają, ale zachęcam Was do takich akademickich, że tak powiem, medycznych badań, bo one są niezwykle istotne i im szybciej pokażą nam jakąś dysharmonię, jakiś brak równowagi, tym szybciej możemy odzyskać z powrotem tą równowagę. Więc to, że na przykład podajemy jakieś preparaty hormonalne jodowe, to przepraszam, hormonalne, nie wyklucza podawanie jednocześnie jodu, nieorganicznego, prawdziwego jodu. Gdzie ten jod może być? Gdzie go można znaleźć? No słuchajcie, no najprościej to jak tak te osoby, które się interesują historią, dowiedzą, że życie tak naprawdę wyszło z morza. Więc ryby, prawdziwe ryby. Będę Was zachęcała do jedzenia sardynek. Owoce morza, czyli te wszystkie kraby, krewetki, ale czyste, niehodowlane, prawdziwe, będą miały ten aktywny jod. Tam będą jeszcze bardzo, bardzo ważne inne minerały, witaminy, dobre białko, bardzo dobre białko. Ale do tego wszystkiego musimy przygotować nasz przewód pokarmowy. Bo jak na przykład mamy grupę krwi A, która jest grupą bardzo delikatną, a wrzucimy jej do żołądka, do trawienia owoce morza, to może ten nam numer nie wyjść i ten żołądek zostanie po prostu przeciążony. No i coś z tymi owocami morza organizm będzie musiał począć. Więc do tego jodu to jeszcze będzie daleka droga, żeby on nam się wchłonął. Poza tym jod, no więc może skończę jeden temat, przepraszam, czyli w jedzeniu owoce morza, glony, spirulina, to co wyszło z morza, sardynki, no ja bym jednak zalecała odrobinę suplementacji. A, sól jodowana, sól jodowana. Ja tutaj przyniosłam taką sól jodowaną,
jednocześnie egzorcyzmowaną, tutaj jest napisane jodowana, nasza sól prawdziwa kłodawska. Ja rekomenduję tą sól i chciałabym, żebyście też z tą solą się zaprzyjaźnili w swoim życiu. To jest w ogóle podstawa, ale tego jodu, powiedziałam Wam, że jod to jest taki pierwiastek, który po prostu ulatnia się. Prawda? Ulatnia się. To jeżeli on się ulatnia, to jak otworzymy ten woreczek soli, to za chwileczkę tego jodu może tutaj być za mało do pracy wszystkich naszych komórek. Bo jodek w jodku potasu, czyli płyn Lugola, on tylko dotyczy tarczycy, a czysty jod będzie dotyczył pracy naszego całego organizmu. Więc sól jodowana ma świetną mineralizację i bardzo gorąco Wam polecam tą sól. To jest nasza sól kopalniana złoża sprzed milionów lat. Elegancko. Możecie do każdej szklaneczki ciepłej wody, tak jak Wam tłumaczyłam, kiedy były upały, dodawać odrobineczkę takiego właśnie, kryształek dosłownie takiej soli. Ona ma, czy można ją mielić, wtedy jest grubsza, ta jest akurat prawie sypka, też jest bardzo dobra. Także zamieńcie sobie sól jakąś tam inną na sól prawdziwą, czyli sól kłodawską. Bardzo gorąco Wam to polecam. Ale ta ilość soli jodowanej, którą zamieścicie jako swoją, no jakby swój dodatek do potraw, to wystarczy jedynie do jako takiego funkcjonowania tarczycy. Natomiast to będzie stanowczo za mało tego jodu. No i słuchajcie, z tym jodem to jest taka historia, że było sobie takich dwóch naukowców, powiem o nich, ale trochę niechlubnie. Jeśli kogoś urażę, to bardzo przepraszam, ale takich rzeczy czynić nie wolno, bo uważam, że my powinniśmy trwać w prawdzie i w prawdomówności, a nie wszędzie mieć tylko w podtekście, ile mogę na tym zarobić. No więc zdarzyła się taka praca naukowa w roku 1948, czyli tuż po wojnie, i to takich dwóch naukowców, jeden nazywał się, przypomnę sobie, żeby nie przekręcić ich nazwiska, aczkolwiek wcale nie musicie tego absolutnie zapamiętywać, gdzieś ich tutaj zapisałam. Jeden to chyba był pan Wolf, a drugi, już, gdzie ja mam ich nazwiska? Już sekundeczkę. A drugi to był lekarz, prawdopodobnie Czajkow. No i oni wymyślili tak zwany efekt Wolfa Czajkowa, który polegał na tym, że jak podamy zbyt dużą dawkę jodu, to niby organizm źle na to zareaguje i może wytwarzać właśnie przeciwciała. No później ta teoria była wielokrotnie sprawdzana, wykonano ogromnie dużo badań klinicznych, ogromnie dużo, i udowodniono, że to nie jest prawda. Więc jod jest potrzebny do pracy tarczycy, ale też włosy, skóra, paznokcie muszą mieć dostarczoną dawkę jodu. Odporność, prawidłowe funkcjonowanie metabolizmu komórkowego. Do tego wszędzie jest potrzebny jod. Następnie stany zapalne, jakiekolwiek, na przykład niegojące się rany. Prosimy, bo tutaj powstał mały plac zabaw, ale śmiech i radość dziecięca jest naprawdę na wagę złota, ale chciałabym też, żebyście mieli jak najlepszą jakość tego nagrania i żeby nic Wam z tego nie uciekło, więc wrócimy do tego, że jod jest potrzebny do funkcjonowania każdej naszej żywej komórki i na przykład bez wystarczającej dawki jodu nie goją się nam rany, więc do gojenia ran o różnej etiologii, w tym ran trądzikowych, pooperacyjnych, poamputacyjnych, potrzebny jest jod.
Zresztą, jak są na przykład stany zapalne w jamie ustnej, to też pędzluje się roztworem wodnym właśnie jodu. No, jako córka już niestety nieżyjących moich rodziców, dentystów, muszę o tym też nadmienić, bo czystość jamy ustnej, brak procesów zapalnych, brak paradontozy, to jest proces, który rzutuje na cały nasz organizm. Więc tam jod również jest potrzebny, nie tylko do pracy tarczycy. Jod będzie nas też zabezpieczał, podnosił nam odporność, więc ten jod jest potrzebny w dość wysokich dawkach. Ci dwaj naukowcy natomiast w sposób dość niebezpieczny podali informację, że duże dawki jodu są bardzo niebezpieczne. Oczywiście, trochę mieli w tym racji, bo wszystko, co jest w nadmiarze, jest złe i wszystko, co jest w niedoborze, też jest złe. I o tym wielokrotnie mówiłam, wspominając chociażby medycynę Hildegardy, czy medycynę medycyny, czyli przepraszam, masło maślane troszeczkę powstało, ale wybaczcie mi, Hipokratesa czy Paracelsusa, którzy mówili, że wszystko może być lekarstwem i wszystko może być trucizną. Ale są wykonane, tak jak powiedziałam, badania bardzo skrupulatne, że takie 12,5 mikrograma na dobę jodu to jest świetna dawka. Ale wówczas nasz organizm natychmiast na to zareaguje. Oczywiście są lekarze i ja, naturopaci, świetni, znam ich osobiście, którzy zalecają w swoich terapiach jeszcze wyższe dawki jodu, i mają w tym dużo racji, dlatego że my jesteśmy totalnie odjodowani. Nie mamy. Już nie mamy chleba, który miał jod. Nie mamy. Bo w latach 70., 80. ktoś wpadł na pomysł, że będzie nam modyfikował wszystko, żeby zwiększyć plony, żeby było bardziej opłacalnie. Natomiast to kompletnie nie liczy się zdrowie człowieka i to jest przykre, dlatego o tym trzeba powiedzieć. 12,5 mikrograma to jest naprawdę bardzo dobra dawka, która jest zresztą zalecana przez obecne normy. Więc tej dawki proszę się absolutnie nie bać. Natomiast wyższe dawki, jeśli są konieczne, to albo już na własne ryzyko Państwo będziecie podawać, albo pod nadzorem mądrych lekarzy, specjalistów. I bardzo będę szczęśliwa, jeśli takowych będzie mi dane poznać, bo im nas będzie więcej, tym po prostu będziemy mieli zdrowsze społeczeństwo. Także jeszcze teraz tutaj muszę koniecznie wspomnieć o kobietach w ciąży. Stwierdzono ogromne niedobory właśnie jodu u kobiet w ciąży, czyli taka kobieta, która jest niedoborowa w ciąży, będzie niedoborowe dziecko rodziła. No a w tej chwili procedury są jakie są, więc ja tak tylko nadmieniam, żeby z wielką ostrożnością podchodzić do suplementacji kobiet w ciąży, matek karmiących, małych dzieci, to trzeba bardzo skrupulatnie wszystko rozważyć, czy jakąś procedurę zastosować w tej chwili, czy może za jakiś czas. Oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w te procedury, one powstały, one są zalegalizowane, natomiast my ludzie powinniśmy się też troszeczkę kierować, chyba przede wszystkim nie troszeczkę, tak zwanym zdrowym rozsądkiem i wiedzą. Także jod będzie nam na pewno bardzo potrzebny i słuchajcie, jeszcze kiedyś, jak byłam dziewczynką i moja mama chrzestna zabierała mnie do szpitala czy do przychodni, była też dyrektorem w sanatorium, więc ja jej tam pomagałam w tym gabinecie medycznym, to była taka procedura, że jeżeli ktoś przychodził, prawda, i ciężko było ustalić, co tak naprawdę mój jest, co mu dolega, to pierwsze co, podawano mu witaminę C, witaminę D
I kiedyś Polfa produkowała jedną kapsułeczkę witaminy D, słuchajcie, 300 tysięcy jednostek. 300 tysięcy jednostek było w jednej kapsułeczce witaminy D. No to są już niepamiętne czasy, ja je pamiętam, dlatego je przypominam, żebyście się nie bali zastosowania od czasu do czasu przynajmniej, tak muszę tutaj powiedzieć, jakichś podwyższonych dawek właśnie witaminy D, czy witaminy C, czy jodu. Jak na przykład spada odporność, albo wiecie, że będziecie narażeni na stres, na infekcje, albo na przykład źle śpicie, albo ciągle się przeziębiacie, no wówczas trzeba bardzo dobrze umieć obserwować swoje ciało. Więc te 12,5 mikrograma naprawdę jest w porządku, a jeżeli tak suplementujemy przez jakiś czas jod, to niektórzy podwyższają to do 50 mikrogramów, ale tu już myślę, że lepiej będzie to zrobić pod kontrolą mądrego lekarza naturopaty. Chyba nam słońce zaszło, to się wychyliły, to jeszcze trochę będzie. No takie jest już jesienne słońce. Ale skończmy temat jodu, bo to jest bardzo istotne. Wówczas, jeżeli wysycimy nasz organizm jodem, wówczas dużo szybciej będziemy detoksykować na przykład nasz organizm z bardzo groźnych metali ciężkich, jak ołów, rtęć, kadm, arsen, no i aluminium. Aluminium tutaj, które jest po prostu wszechobecne, jest obecne w jedzeniu. W jedzeniu jest w nawozach sztucznych, to jest po prostu skandal, ale tak jest. Jak przychodzą do mnie pacjenci do gabinetu, jak sprawdzam obciążenie komórek metalami ciężkimi, to naprawdę można się za głowę złapać. Aluminium jest bardzo trudne do usunięcia z komórek i ta suplementacja jodem wtedy może być zasadna w wyższych ilościach. Jod jest świetnym antyutleniaczem, jest adaptogenem, czyli adoptuje nasz organizm do nowych warunków i usuwa stany zapalne. To już powiedziałam, tylko jeszcze to zbieram, żeby to było jasne. Czyli teraz, jeżeli doprowadzimy do wysycenia jodem 0,2 miligrama na litr, takie stężenie we krwi osiągniemy, to będzie już fantastyczne stężenie, które super będzie zabezpieczało nasz organizm. Czyli jeżeli na przykład byłaby taka sytuacja, bo o to pytacie, jakiś wybuch, coś tam by się wydarzyło, nie takiego, jakaś próba nuklearna. Oczywiście ja modlę się gorąco, dlatego też z tego miejsca nagrywam, bo ja się albo pracuję z Wami, albo przyjmuję pacjentów, albo się modlę, bo to taki czas i tak wypełniam swoje życie. Jestem z tego bardzo szczęśliwa, że Bóg mi dał teraz taką misję, ale miejmy nadzieję, że uda nam się wyprosić Pana Boga, żeby zawiesił gdzieś tą diabelską łapę, która chce położyć rękę nad światem, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego, ale my ludzie też nie możemy sobie po prostu leżeć i udawać, że się nic nie dzieje. Trzeba włączyć myślenie. No i właśnie naszymi, poprzez nasze spotkanie włączamy takie myślenie. Ja uważam, że nie ma co czekać na jakieś tam wybuchy, tylko trzeba zdobyć wiedzę i codziennie sobie taką dawkę jodu zaaplikować. Możecie kupić sobie, o ile będzie to możliwe, jod w aptece. Polecam wodny roztwór jodu, nieorganicznego jodu. Proszę nie liczyć na to, że coś nam podadzą albo wyprodukują, bo my nie będziemy znać tego do końca składu. I ja Wam powiem, czym ja się suplementuję i się suplementuję codziennie. Ja po prostu nie znoszę takich sytuacji, sama się źle z tym czuję, bo możecie to odebrać, że ja Wam coś sprzedaję. Ale Wy mi zadajecie prywatnie i Mai, i całemu naszemu zespołowi konkretne pytania. Więc jeżeli pytacie konkretnie, to ja Wam konkretnie na to odpowiem. Ja Wam powiem, czego ja używam. Ja sobie wybrałam jeden preparat,
No tam wiele innych też stosuje oczywiście, bo pracując w takim tempie, jak my pracujemy, przyjmując pacjentów, cały czas jeżdżąc po Polsce, prowadząc wykłady na żywo i tam też przyjmując pacjentów, a oprócz tego no to jeszcze potężny stres, który mnie obciążał przez ostatnie miesiące, długie miesiące choroby mojej mamy, to żeby cały czas się z Wami spotykać i nie rozchorować się przez ten czas, no to tak, tutaj skarby Wam pokazuję, cały czas staram się, gdziekolwiek jakiś skarb przyrody znajdę, to wszystko jest udostępniane, bo może Wam się też przyda. Cały czas o Was myślimy i Maja mówi, chodź pojedziemy tu, chodź pojedziemy tam, pokażemy, wytłumaczymy, chodź, bo to będzie ważne i ja tak uważam, ale powiem Wam, czym się suplementuje. Suplementare, czyli uzupełnia. Preparat polski. Ja Wam troszeczkę już powiedziałam o tej polskiej firmie, aczkolwiek chcę Wam pokazać dobrą profilaktykę. Etykieta jest otwarta i tutaj w tych czerwonych liściach, tadam, ujawia się czerwona butelka, którą pokazuję, bo to jest bardzo ważny płyn. Płyn, który jest wykonany z naturalnych wyciągów z warzyw i owoców. Oprócz tego, że ma potężną dawkę witamin z grupy B, praktycznie wszystkie, że uzupełnia żelazo momentalnie, ma też selen, ma cynk, ma mangan i ma jod. Właśnie w tej właściwej dawce. I dlatego ja sobie wybrałam ten, a no i oczywiście jest witamina D, jest witamina C, jest witamina K, więc jest tu wszystko. I takie 30 ml to jest dobra profilaktyka. Jak zastosujecie 50, będzie super. On ma taki wyrazisty bardzo smak. Niektórzy mówią, że aż im jest niedobrze po tym. Można to ewentualnie rozcieńczyć odrobiną ciepłej wody i wtedy one naprawdę całkiem dobrze, jak to młodzież mówi, wchodzi, ale świetnie się adoptuje do komórki. Po prostu błyskawiczne mamy wchłanianie. Oczywiście, jak zechcecie sobie zaaplikować jeszcze dodatkowo jod, proszę bardzo, pytaliście się mnie, dlatego ja Wam tego nie sprzedaję, aczkolwiek umieszczę taki link pod pod naszym nagraniem, bo bardzo ważne jest, żeby to kupić w sposób bezpieczny. Bo oczywiście, jeżeli jest coś dobrego, to od razu są organizatorzy akcji pod tytułem zarobię trochę na nieszczęściu innym. To jest absolutnie wbrew prawu, bo tą buteleczkę możemy wykorzystać wielokrotnie. To jest butelka wykonana z najwyższej jakości szkła. No i etykieta jest otwarta, więc jak tutaj, o, tutaj jest możliwość przeczytania wszystkiego o produkcie we wszystkich językach. Więc macie tutaj etykietę otwartą, to jest bardzo istotna sprawa, że nic nie jest ukryte. Dlatego ja sobie wybieram takie preparaty bezpieczne do mojej suplementacji i tą suplementację ja już od lat stosuję i dlatego też ja się nie przeziębiam, nie choruję. Dzisiaj jest piękna aura, prawda, jest słońce, ale jest 12 stopni. Maja jest po drugiej stronie obiektywu, ubrana ciepłą kurtkę, a ja sobie siedzę w krótkim rękawku i w marynareczce, więc to jest też, chyba adoptuje się do hibernacji albo krioterapii. Świetna, krioterapia jest super i morsowanie też jest super, ale to na oddzielnym spotkaniu i nie dla wszystkich. To nie jest tak, że wszystko jest dla wszystkich, ale ten preparat tak jest dla wszystkich. I znam wielu lekarzy ginekologów, którzy podają też kobietom w ciąży ten preparat, ustalając dla nich bezpieczną dawkę i naprawdę rodzą się zdrowe dzieci. Więc ja musiałam o tym powiedzieć na Wasze pytania. Nie jedno pytanie, tylko na pytania. I jak Wam pokazywałam w czasie podróży moich taką czerwoną buteleczkę, to właśnie tym zasilam swój organizm, żeby nie chorować i żeby tą bezpieczną profilaktykę zachować. Wracam do jodu, bo tu jod jest obecny. Jod, słuchajcie, to jest taki strażnik odporności.
I on czasami może być wykorzystany, prawda? Magazyny jodu są wykorzystane, bo jest spadek odporności, bo trzeba zadziałać przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, przeciw komórkom nowotworowym, ale on jest też gromadzony w innych narządach. Słuchajcie, w sercu, w mózgu, w piersiach, w jajnikach, w jądrach u mężczyzn, w śledzionie. Zobaczcie, jak obecnie dużo ludzi ma z tymi narządami problem. Powstają tam stany zapalne, powstają procesy nowotworowe. Więc jak tym ludziom nie podać jodu? Dla mnie jest to w ogóle nieporozumienie, to jest niezrozumiałe. Nie wtedy, kiedy tam coś wybuchnie albo nie wybuchnie, cały czas nam wybucha. Jedzenie nam wybucha, słuchajcie, jedzenia się bójcie, tego przetworzonego, tak zwanego komfortowego jedzenia, to wy się bójcie, bo to jest śmiertelne niebezpieczeństwo, gdzie podana jest świetna reklama i po to sięgają dzieci. I potem cukrzycę pierwszego, drugiego typu, padaczki, autyzm, różnego rodzaju obciążenia, straszne choroby neurodegeneracyjne, Parkinsona, Alzheimera. To są braki, to są niedobory. I teraz jeżeli organizm wyciąga nam z tych twardych magazynów ten jod i inne minerały, jak go zabraknie, a my tego nie dołożymy, no to bardzo mi jest przykro. Ale wtedy zaczynamy mieć problemy zdrowotne. I tutaj tak starałam się to wszystko ująć wieloetapowo, że ten jod to nie tylko wtedy, kiedy coś wybuchnie albo nie wybuchnie, albo będziemy chorować, a może nie będziemy chorować. Chodzi o zbudowanie mocy naszego organizmu. Tak jesteśmy przez Boga skonstruowani, że my te mechanizmy mamy. Tylko trzeba o nich wiedzieć i pielęgnować. Od urodzenia, czyli przygotowujemy rodziców poprzez danie im wiedzy i danie konkretnych rozwiązań, prostych, konkretnych. Weź sobie tego tyle, ciach i wraca zdrowie. No i chyba o to chodzi. Dobrze, jeszcze do tego chciałabym dodać, ach, wiem, ważną rzecz. Dieta keto. Dieta keto będzie tutaj nierozerwalnie współgrała z aplikowaniem, suplementacją naszych fantastycznych suplementów naturalnych, dlatego że przy diecie keto, ja mówię w tej chwili o keto wege, o wegetariańskich tłuszczach, nie mówię o jedzeniu mięsa. Żebyście mnie źle nie zrozumieli, zajrzyjcie się do naszych spotkań z ketozą, z dietą zrównoważoną, z dietą sirtuinową, z dietą odmładzającą. Ketoza to nie jest jedzenie mięsa. Absolutnie. W ogóle jedzenie mięsa to nie jest dieta dla ludzi, którzy chcą długo żyć i być zdrowi. Słuchajcie, jak wrzucicie taką kiełbasę do swojego organizmu, no sorki, ale po prostu to mocarz tylko może to strawić. Ja od czasu do czasu może bym im i strawiła, ale pytacie mnie też o to, czy ja jem mięso i czy gotując rosół to ja jem to mięso i dlaczego ludziom chorym ja nie zalecam jedzenia mięsa. Na tym osobno, ale taka wegetariańska ketoza, mówię tutaj o jedzeniu warzyw, dobrych warzyw, niektórych wybranych owoców, o których cały czas informujemy, o niskim indeksie glikemicznym, a dużej zawartości antyoksydantów, m.in. resweratrolu, witaminy C, ale też innych fantastycznych witamin i dobrych tłuszczach. Dobrych tłuszczach, dlatego nawiązywałam do tłuszczy, na przykład właśnie z sardynek, do tłuszczy z orzechów. O, zobaczcie, tutaj w naszych skarbach mamy też orzechy włoskie. One są jeszcze w łupinkach, będą wyłuskane i zjedzone. A jak na przykład te orzechy, tam jest świetny tłuszcz, wzmocnimy na przykład dobrą oliwą z oliwek, albo awokado, albo nasionami z sezamu, albo czarnuszki, albo nasionami chia. Zobaczcie, jakie bogactwo przynosi nam przyroda, jeżeli chodzi o tłuszcze. Więc przy
chęci wchłonięcia odpowiedniej dawki jodu bardzo istotny jest sposób odżywiania. Bo jak będziecie się odżywiać węglowodanami, będziecie się odżywiać tą żywnością łatwą i będziecie jeszcze nawadniać swój organizm nie tymi napojami, co trzeba, to kochani, tutaj tony jodu nie pomogą albo będą miały wielką trudność. Więc to wszystko musi współgrać. No dobrze. Ach, jeszcze jod oczywiście jest też potrzebny do prawidłowej pracy, prawidłowego funkcjonowania naszych mitochondriów komórkowych, tak jak witamina D, o której mówiłam, o której tłumaczyłam. Chciałabym Wam jeszcze więcej powiedzieć o tej witaminie D, jak ona koreluje z jodem, ale to może na osobnym spotkaniu, bo już będzie tego za dużo. I jeszcze bardzo ważna informacja na koniec. Słuchajcie. Tego jodu już w chlebie nie ma. W naszym jedzeniu musimy patrzeć wszędzie, gdzie kupujemy żywność. W prawdziwym orkiszu hildegardowym jest jod, więc już Wam to rekomendowałam. Niechcący też, no, niechcący chcący, zarekomendowałam to też w takich naprawdę poważnych mediach społecznościowych, ale to dobrze, bo jak się chociaż jednej osobie pomoże, to już będzie super, po prostu ekstra. No, w tym orkiszu hildegardowym jest też rodanit. To jest taka substancja, która jest w orkiszu i w mleku matki, która bardzo szybko usuwa stany zapalne, usuwa wszystko to, co jest nam niepotrzebne. Więc orkisz bardzo Wam rekomenduje. Tą mąkę ze sklepu absolutnie, kategorycznie odradzam. Nawet jak na niej jest napisane, że to orkiszowa. Słuchajcie, przepuszczany jest chlor przez tą mąkę. A powiedziałam, że to jest, mówimy o jodzie z siódmej grupy pierwiastków, gdzie mamy fluor, brom, chlor, jod i antymon. Dobra. Chodzi o to, żeby to ten jod doszedł do władzy w naszym organizmie, a nie te pozostałe pierwiastki. Fluor dodawany do wody, dodawany do past do zębów. Brom, potworna trucizna, wręcz uśmiercacz mitochondriów. On jest też dodawany do żywności. Na przykład, słuchajcie, brom wypiera jod, jest też obecny w mące, jest obecny w napojach niektórych, jest dodawany również do materiałów jako taki związek, on się nazywa BFR. To są tak zwane toksyny trwałe w różnego rodzaju materiałach, na przykład w materiałach, z których są produkowane materace. I my tam sobie śpimy i wdychamy to, rozumiecie? To się wszystko ulatnia i my to mamy w płucach. A płuca to jest taki organ, takie worki na powietrze. I tam są właśnie te potwornie trujące metale. I jod jest dla nich konkurencją. One są silniejsze, więc będą nam wypierały jod. Jeszcze Wam tylko powiem, co robi na przykład taki brom w naszym organizmie. A ponieważ ten związek BFR wykrywany jest też u kobiet w ciąży, wyobrażacie sobie, u kobiet w ciąży jest wykrywany tak toksyczny preparat, on wywołuje, uszkadza tarczycę, już w młodym wieku jest silnie rakotwórczy, wywołuje choroby psychiczne, depresję i potem nam się daje pigułki na depresję. Trzeba najpierw pozbyć się toksyn, trzeba wiedzieć, co jeść, a czego bezwzględnie musimy unikać. Dlatego mówię to z takim przejęciem, przepraszam, może się trochę zapędziłam, bo tak jak mówię, no, wchodzę, tak sobie myślę, że wy siedzicie go przede mną i tak mnie słuchacie, dlatego staram się Wam to wytłumaczyć, żebyście po prostu pewnych rzeczy, o których tutaj mówimy, tłumaczymy, absolutnie nie używali. Czyli jod, a nie brom, nie fluor, nie chlor, bo te są dla nas bardzo toksyczne. No, woda chlorowana, woda fluorowana,
woda chlorowana na przykład w basenie. Słuchajcie, po godzinie pływania w basenie chlorowanym, to jest taka sytuacja w waszym organizmie, jakbyście się napili szklankę wody prosto z basenu. No po prostu pycha. A gdybyśmy na przykład do wody w basenach, no i oczywiście ja nie prowadzę żadnych basenów, ale to tylko taka informacja, bo być może są już takie baseny, gdzie dodaje się odrobinę jodu. Tam 1-2 ppm tego jodu już daje tą dawkę, która jest bardzo bezpieczna i działa dezynfekująco, czyli sprawia, że ta woda jest dla nas bardzo dobra. I na przykład jak wchodzą osoby, które mają szkła kontaktowe albo są obciążone różnymi chorobami, one się zdecydowanie lepiej czują, zażywając porcji ruchu właśnie w takiej wodzie, a nie w wodzie, gdzie jest zgromadzony chlor. Zatem to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna informacja. Szukajcie takich wód niechlorowanych. Chlor to jest absolutnie toksyna. No i jeszcze kontrasty. Kontrasty z jodem radioaktywnym, no niestety są absolutną konkurencją do receptorów na ten jod, który jest nam potrzebny. Więc to ma zasadność codzienna suplementacja jodem, aby wypełnić receptory i one wtedy ten radioaktywny jod bądź jakikolwiek inny organiczny, niebezpieczny dla naszego organizmu z miejsca wycofają. Jednocześnie ten jod, tak jak powiedziałam, jak już wejdzie do receptorów i zacznie działać jako antyutleniacz, jako substancja adaptogenna, podnosząca naszą odporność, pozbędziemy się wirusów, bakterii, grzybów, pasożytów błyskawicznie. Więc jod jest pierwiastkiem życia. Warto wiedzieć, czy wy też tak myślicie? Starałam się podzielić tą wiedzą z wami i proszę, wykorzystajcie. Natomiast link do zakupu bezpiecznego preparatu ogólnie wspierającego nasze zdrowie zamieścimy pod tym naszym nagraniem. Pozdrawiam was gorąco. Dziękuję, że byliście cierpliwi.